Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie film na temat co zrobić, żeby motocykl nie rdzewiał nam podczas przechowywania. No i samochód, prawda? Także zapraszam. Włączymy sobie światełko. Światełko w blaszaku łatwo zrobić, wystarczy użyć powerbanka, podłączamy 4,5 V i takie od latarki, widzicie, którą znalazłem w miejscu przechowywania, innymi słowy w śmietniku, rozebrałem i mamy lampkę. Słuchajcie, bo temat tego filmu jest o korozji motocykla, no bo jak motocykl ma korodować, skoro nie jeździ po soli, prawda? Zimą nie jeździ, prawda? A okazuje się, że przykrywanie motocykla, tak jak ja to robiłem wcześniej, i jeszcze do tego z kołami, to jest najgorsze, co może być, nie? To nie to, że ja sobie to wymyśliłem, tylko jak ostatnio przyszedłem tutaj do garażu, po 1,5 miesiąca, motocykl był cały, nie tyle mokry, jak on był cały zaparowany, ale to cały. Fotel był wilgotny, wszystko było wilgotne. I pytam się takiego zawodowego blacharza, mojego kumpla, który ma też zabytkowe samochody, zabytkowe motocykle. Dlaczego tak się dzieje? Mówię, w ogóle słuchajcie, szprychy, takie rzeczy zaczęły już nachodzić taką tą... gdzie zaraz prawdopodobnie zaczęłoby to korodować i tak dalej, i potem latem, czy też tam na wiosnę, prawda, jakby się ten motocykl wyciągnęło, to już nic by to nie dało, bo to już by ta rdza wgryzłaby się w ten materiał, prawda, w ten chrom. I on mi powiedział, że nie ma gorszego miejsca do przechowywania motocykla niż blaszak. Ja zapytałem się dlaczego? Dlatego, że jest tak wilgotno? No bo tu jest zawsze wilgotno, pomimo jak widzicie tej wylewki, którą tutaj zrobiłem, prawda? A tu dalej jest wilgotno. A on mówi, rdze powoduje przede wszystkim nagła zmiana temperatury i nagła zmiana wilgotności. To powoduje rdze. Dlatego motocykl przykryty to jest mniej więcej tak, jakbyście sobie założyli gumową rękawiczkę na rękę. On może być przykryty, ale nie z kołami. Może być przykryty, ale jeśli stoi na przykład pod wiatą lub po prostu na wolnym powietrzu, przykrywamy go wtedy trochę tylko i on nie będzie tak straszliwie rdzewiał, ale w blaszaku będzie rdzewiał niemiłosiernie. I nawet zapewne spotkaliście się z czymś takim, jak mieliście chęć kupić motocykl, że przyjeżdżacie przykładowo do gościa i blok aluminiowy cały taki jakby zaszedł. Kawasaki jest na szczęście bardzo mało. Ta druga część w ogóle nie zaszła. Jest bardzo ładna. Może się uda pokazać. Nie wiem, czy się uda pokazać. O. O tam. Bo tędy nie przejdziemy. O. Widzicie? Ta jest ładna. A ta niestety nie. Znaczy też jest ładna w porównaniu z innymi kawami. To jest ładna. Słuchajcie, to jest od niewłaściwego przechowywania motocykla zimą. Ja się dowiedziałem właśnie, to jest tylko i wyłącznie od tego, aluminium wtedy wpada na jakąś reakcję, ono może nie rdzewieje, ale za to wpada taką reakcję, potem jest takie brzydkie. I druga sprawa jest taka, że często się zdarza też, że no bo skoro to jest wilgotne, bak wilgotny, wszystko, prawda, to nie tylko, że te elementy zaczynają korodować, ale nawet fotel, na pewno zauważyliście, że w niektórych motocyklach starszych te fotele są spękane. A wiecie dlaczego są spękane? Bo te nitki to wszystko nasiąkają wilgocią, ta wilgoć przechodzi do gąbki w środku, po czym po jakimś czasie siadacie na ten motocykl i ta kanapa momentalnie wam pęka. Także no i oczywiście symeringi. Tak samo jak na przykład Savage był przechowywany, jak może pamiętacie te moje filmy o Savage'u, to ile ja tam się narobiłem, polerując silnik, polerując szprychy i tak dalej. Trzymany był w jakiejś szopie czy w czymś w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwych warunkach. Dlatego też od razu symeringi, czyli lagi, momentalnie, jak tylko zacząłem trochę jeździć, momentalnie puściły. Bo przecież
guma, uszczelniaczy i tak dalej też wilgoci nie lubią. Może nie tyle wilgoci, jak takiego, wiecie, takiego zaduchu typowego. No i co? Także tyle. Słuchajcie, a co do baku jeszcze? Bo jak pamiętacie na filmiku, o tym, gdzieś tu pokażę ten filmik mój, ile ja roboty miałem, żeby pomalować ten bak. No i słuchajcie, i lakiernik uprzedzał mnie, że malując sprayem trzeba bardzo uważać na benzynę. Jeśli kapnie, będzie kłopot. No i kapnęło. Kapnęło, od razu plama niewiarygodna. Na szczęście udało się to przepolerować, bo dałem więcej warstwy lakieru bezbarwnego. Nie dwie warstwy, nie trzy, nie cztery, ale chyba z 15, żeby móc mieć co polerować. Spolerowałem to, ale pomyślałem sobie, że przecież to nic nie da, bo i tak kapnie. Słuchajcie, i wtedy pomyślałem sobie, że muszę kupić pewną rzecz. Pokażę. Pokażę. O, już. Sekunda tylko. O kurde. Nie mogę. O, zablokować tego cholernego. O, dobra. O. To wygląda... To wygląda jak z salonu jakiegoś BDSM albo coś. Ale nie. Rzekomo, jakoby... O, jeszcze ten. Rzekomo, jakoby dla ozdoby. Ale bądźmy szczerzy, to żadna ozdoba. Ale bardzo dobrze chroni bak od kapnięcia. Jeśli kapnie tutaj przykładowo, to zanim to, że tak powiem, spłynie dalej, szczególnie w ciepłe dni, bo przecież w zimne nie jeździmy, nie jesteśmy, że tak powiem, szaleńcami, to już wyparuje. To się daje pod ten korek, prawda, i to potem tam pokażę gdzieś tam na zdjęciu, jak to jest już założone. No i to jest dobra rzecz. Tu jeszcze ma taki ładny napis nawet, Kawasaki, bo to jest specjalnie kupowane do tego modelu. Może uda się pokazać tak do światła. O, taki ładny, ostrość jest dobra w miarę, bo jak nie ma ostrości, to jest dupa. Także, a słuchajcie, a w ogóle wiecie co? Tak napisałem sobie ten Cafe Racer, bo chciałem mieć coś innego niż taki napis Kawasaki, ale wiecie co? Przypadkowo znalazłem naklejkę, bo ten nowy Kawasaki Eliminator, słuchajcie, on jest przepiękny dosłownie. I właśnie taką naklejkę można kupić sobie. Oczywiście ona nie jest zbyt tania, niestety. Jest oryginalna, tak zwana, że można tam i lakierować to po tym, i w ogóle, i to, i to. Także, aha, słuchajcie. No i niestety, wieżyczki, nie wiem, czy one tu są, nie ma. Nie ma, niestety nie ma, są w domu już, bo powiem za chwilę, o co chodzi. Niestety ta kierunca nie mogła być wyżej, bo tutaj w Kawasaki Eliminator linki są tak na styk, że dałem wyżej i niby okazało się, że wszystko jest w porządku, ale tutaj po prostu widziałem, że tu się coś wgina i tak dalej. Nie wiem, czy to będzie widać, a nie, tu nie będzie widać. Nie będzie widać, bo trzeba by motocykl wyciągnąć. Ale może się da pokazać. Zobaczcie, widzicie? Tu jest on teraz na przykład, o, jest maksymalnie skręcone. O, widzicie? I tu już jest tylko tyle miejsca. A jak tak było wcześniej, to znaczy z tymi wieżyczkami, prawda, tymi wyższymi, to tu już było napięte tak, że tam z drugiej strony już po prostu, no, to się tak zmiażdżyła trochę ta linka. Na szczęście szybko to wyjąłem. O, na szczęście szybko to wyjąłem. Założyłem potem te krótsze wieżyczki, także to są te wieżyczki dłuższe, tak wyglądają, to są te wieżyczki krótsze, inne, ale też okazało się za długie, tak one wyglądają. No i teraz macie, oryginał wyglądał tak. Niestety nie da się. No, także tyle.
I to jest ostatni film, słuchajcie, z Blaszaka, bo wynająłem od kolegi Krzyśka, którego pozdrawiam, garaż murowany, troszkę droższy, trzeba będzie znów sobie czegoś tam odmówić, wiadomo, no bo w Blaszaku się po prostu nie da. Nie da, nie da, nie da. Także mam nadzieję, że porady Wam się przydały. Do zobaczenia. Zapraszam do kolejnych filmów, bo będzie się działo. Na razie, cześć.